Państwa ekranach skład Rakowa-Częstochowa na ten mecz. Zdecydowali się zagrać odważnie i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Rafael Lopez. Legia teraz w natarciu. Wymieniają piłkę między sobą. Dużo ruchu. Wybrał Lopeza. Próbuje szczęścia. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to, Jacku, zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza... Wyszedł sam na sam, uwaga! Nie ma gola, tylko poprzeczka. Próba prawie udana. Szkoda tej straconej szansy na objęcie prowadzenia, ale może co się odwlecze, to nie uciecze. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Kun. Piłkę przejmują rywale. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek. Tyle, że za blisko bramkarza ta wrzutka. Bez problemu sobie radzi. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Mają okazję na prowadzenie. Dupą, ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Gol! Otworzył wynik spotkania. Ważne trafienie. Tak, w finale pierwsza bramka często o wszystkim decyduje. Rywale będą musieli się odsłonić i mogą nadziać się na kontry. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sołek. Bardzo udany teraz lob. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej Legii. Nie, nie tak, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Raków może próbować akcji skrzydłem. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. No i teraz zrobił prezent rywalom. Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. Dobrze, piłka nadal na boisku. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Wdowiak. A teraz Mateusz Wdowiak. Raków Częstochowa zdobywa rzut rożny. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Zagrywa na dalszy słupek. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Dobre wycofanie ze skrzydła. Gol! Była bramka przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. No to mamy 2-0. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Za chwilę Legia wykona wrzut z autu. Rafael Lopez. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Wdowiak. Mateusz Wdowiak. Jest uderzenie. Potężny strzał. To mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. Jędrzejczyk. Uwaga, Jędrzejczyk może zaraz stracić piłkę. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko 1 minuta. Ładne minięcie, może być groźnie. No, to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów, a nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. Teraz kartka dla Andrzeja Ņebulisa. Sędzia musi go trochę przystopować. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Bartosz Snisz. Don Ladenowicza. Dobra sytuacja na centrę. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Kun. Paweł Wszołek. Nie ma niepotrzebnej niechlujności w tej akcji. Cierpliwie ją budują, ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb. Nic z tego nie będzie. Patryk Kun. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. Zablokowany ten strzał. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Kun. Raków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. No nie wiem, co mu strzeliło do głowy. Najlepiej przemilczmy to. A mówiąc pół żartem, pół serio, dobrze, że podczas tego strzału głową zawodnik nie zrobił sobie jakiejś krzywdy. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Legia dyktuje warunki, cały czas utrzymuje się przy piłce. Ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową? Dobrze broniący się rywale nie dopuszczają ich do sytuacji strzeleckich. Muszą chyba bardziej zaryzykować i przerzucić siły do przodu. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Rafael Lopez. Do Pawła Wszołka. Jest już z piłką Paweł Wszołek. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Atak. Rafael Lopez. I czy będzie gol? Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Walerian Gwilia. Petraszek. Mateusz Wdowiak. Wdowiak. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Gwilia. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Paweł Wszołek. Zostało 20 minut do końca tego meczu. I tak, mamy rzut karny, a to oznacza, że mogą teraz zmniejszyć stratę do jednej bramki. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Czy to będzie bramka kontaktowa? Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Tak naprawdę nie było tu wielkiego zagrożenia. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Wdowiak. Gwilia. Kun. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Walerian Gwilia. Świetne, prostopadłe podanie. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. Sztab trenerski wojskowych nie czeka. Będzie korekta składu. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. To żadne wyzwanie dla Boruca. Broni. Ładnie teraz górą. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Mamy zatem zmianę w Legii Warszawa. Niewiele teraz zabrakło. Tuż nad poprzeczką. Dobrze wykonany rzut wolny. Widać, że umie je strzelać. No ale tym razem nic z tego. Arsenić. Zoran Arsenić. Zespół wymienia teraz tyle podań, jakby chciał, by wszyscy dotknęli piłki. Skoro wynik jest dobry i można spokojnie czekać na ostatni gwizdek, to czemu nie? Kun. Gwilia. Zablokowany ten strzał. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Dzięki temu mogą wrócić do gry. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Spójrzmy raz jeszcze, jak pewnie wpakował ją w górny narążnik. W miejsce praktycznie niedostępne rękawicą bramkarza. No, świetnie wykonany karny. I jest ostatni gwizdek, i jest ten wielki wybuch radości. Tak na płycie boiska, jak i na ławce rezerwowych, na trybunach. Kibice zerwali się z miejsc. Piłkarze z ławki wbiegli na boisko, a ci, którzy ten sukces wywalczyli na murawie, teraz wiwatują.